A ja myślę, że będziemy rozmawiali o moim makijażu. Jakiego makijażu nie lubisz u dziewczyn? Nie lubię za mocnego makijażu u dziewczyn. Takiego na przykład jak się dziewczyna pomaluje i zmyje makijaż i później nie mogę jej poznać, to nie jest miłe uczucie. Dobra, jakiego makijażu nie lubię u dziewczyn? Na pewno przesadzonego. Przerysowanych. Przede wszystkim uważam, że bardzo dużo dziewczyn nie potrafi się malować. Przede wszystkim ten makijaż permanentny, który jest gdzieś tam na stałe. Nie lubię makijażu przerysowanego, takiego przerobionego. Na przykład porozjeżdżana szminka wokół ust też mi się średnio podoba. Ja raczej jestem typem chłopaka, który lubi raczej klasyk. No mówię delikatnie, ten jest chyba najlepszy i ten. To są takie dwa makijaże taki u dziewczyn, make-up, które... No make-up. Tak, make-up, no make-up, delikatnie. Myślę, że ten jest bardzo fajny. Mhm. Super. Ten jest świetny. Czyli naturalny jednak. Ja przede wszystkim uwielbiam kobiety naturalne, gdzieś tak naprawdę ten no make-up jest moim faworytem. Myślę, że w ogóle naturalność jest jak najbardziej pociągająca. Jak mam być szczery, to bym wybrał chyba inne czerwone usta. A jakie? Bardziej bordowe niż taką czerwień. No mi jak najbardziej czerwone usta się podobają. Dodają jakby, dodają kobietom mocy i seksapilu. Jak jest delikatna, no to spoko. I też nie każdej dziewczynie pasuje czerwona szminka, tak? Bo jak dziewczyna ma ciemną karnację i pomaluje sobie usta na mega czerwono, no to słabo to wygląda. Uważam, że jest bardzo seksowna. Ten jest ładny, właśnie o taki czerwony mi chodziło, to wygląda na przykład fajnie. Twój ulubiony look. O Jezu, tak, ten. Od razu to wszystko jasne. O, to jest bardzo ładne, to mi się mega czyli podoba. Naturalne. Tak, jednak im bardziej naturalne, im bardziej takie codzienne, to mi się coraz bardziej podoba. Chyba o to chodzi, żeby wszystkie dziewczyny na maksa wyciągały z siebie to, co jest najlepsze, w jak najbardziej naturalny sposób.